O czym marzą młodzi ludzie, jak się poznają, zakochują? Żeby jak najdłużej przebywać ze sobą. I teraz pytanie do Polaku. Polaku, jakby cię ktoś zapytał, kim dla ciebie jest Matka Najświętsza? Czy ty kochasz Matkę Najświętszą? Kim dla ciebie był Jan Paweł II, który rozdał Polakom 40 milionów różańców? Każdy statystyczny Polak dostał od papieża różaniec. I zanim odpowie swoimi ustami, odpowie sobie swoim sercu. Ile czasu codziennie spędzasz z Matką Najświętszą? Jak ona cię prosi i błaga i mówi, kochane dzieci, bardzo potrzebuję waszej modlitwy, bo tylko modlitwą i postem możemy zatrzymać wojny i kataklizmy, które krążą światu. Zauważcie, że ile razy, gdziekolwiek pojawia się Matka Najświętsza, prosi nas tylko o jedno. Kochane dzieci, odmawiajcie różaniec. W XVI wieku nie było dwóch narodów bardziej znienawidzonych siebie nawzajem, jak Aztekowie i Hiszpanie. To były dzisiejsza nienawiść między Żydami a Palestyńczykami jest pryszczem w stosunku do tym, co się działo wtedy w Meksyku między Aztekami i Hiszpanami. Wystarczył jeden moment 12 grudnia 1531 roku, że Matka Najświętsza zostawia na filmie Juana Diego swój wizerunek i tam był jeden moment. Tu ma różaniec, tylko w średniowieczu odmawiano różaniec grecki, 33 koraliki, 33 fragmenty życia Jezusa i spięty są krzyżem i ten sam krzyż, który Hiszpanie mieli na swoich sztandarach, jest tutaj na broszce Matki Bożej, w ogóle na obrazie Matki Bożej z Guadalupe. W przeciągu jednego dnia te najbardziej znienawidzone dwa narody stały się jedynym fantastycznym narodem meksykańskim. Nieprawdopodobne. Nic tak nie połączy ludzi, jak Matka Najświętsza wszędzie, począwszy od Guadalupe, przez Lourdes, Fatima, Gizła, gdzie byście nie chcieli, prosi nas tylko o jedno. Odmawiajcie różaniec. Dlatego też pytam się, zanim odpowiesz, czy kochasz Matkę Najświętszą, odpowiedz sobie w swoim sercu, ile czasu codziennie spędzasz na modlitwie z Maryją. Jak na pewno wiecie o tym, że jesteśmy jedynym narodem, jedyną nacją na świecie, gdzie Matka Boża powiedziała, że jest naszą królową. Ona jest królową wielu narodów. Wielu narodów, bo ją wybrali ludzie. A tylko jednemu narodowi powiedziała, jestem waszą królową. Tutaj słuchajcie, czasów w ogóle szwedzkich w Polsce, episkopat polski, król Jan Kazimierz piszą błagalne listy do papieża, kiedy Szwedzi się przewielają przez Polskę o ratunek. A papież Aleksander VII powiedział, dlaczego do mnie przechodzicie? Idźcie do matki, przecież ona nas wybrała. Ona was wybrała. Dopiero wtedy Jan Kazimierz wraca z wygnania, jedzie do Lwowa, zdejmuje swoją koronę przed Matką Bożą Łaskawą 1 kwietnia 1656 roku i niby od tej pory oficjalnie, ale 50 lat wcześniej jeden włoski jezuita Giulio Manicelli, był to opiekun duchowy Stanisława Kostki w Rzymie, w 1608 roku z 14 na 15 sierpnia. On był wielkim czcicielem Matki Najświętszej, modli się w nocy, ma ekstazę i on zawsze się modlił do Matki Bożej. Niebowzięta w niebowzięta, módl się za nami. Ma ekstazę, widzi Matkę Najświętszą stojącą w koronie. Przed nią klęczy Stanisław Kostka. To było 50 lat po śmierci Stanisława Kostki. No i Matka Boża mówi do niego, ty Giulio, dlaczego ty nie nazywasz mnie królową Polski? Ja ten naród wybrałem przed wiekami, który będzie wierny do samego końca, mam dla niego wspaniały plan. I ten Giulio Manicelli postanowił przyjechać do Polski, żeby się pokłonić relikwią biskupa krakowskiego Stanisława, który był patronem Stanisława Kostki. I zaproszony przez Zygmunta III Wazę, przez Piotra Skargę, przychodzi na Wawel w 1610 roku, święto patronalne biskupa krakowskiego 8 maja. W czasie mszy świętej na Wawelu znowu jest ekstaza i znowu Matka Boża mówi do niego w czasie mszy świętej, Giulio, gdziekolwiek będzie na świecie, zawsze nazywaj mnie królową Polski. 10 lat później mieszczanie krakowscy na tą pamiątkę ufundowali złotą koronę, powiesili na wieży kościoła Mareckiego w Krakowie, którą możemy oglądać do dzisiejszego dnia. No i to jest tak, to nie myśmy wybrali, to nie myśmy sobie wybrali Matkę Bożą, że nas nazywają w ogóle tutaj narodem maryjnym i jesteśmy wyśmiewani w całej Europie z tego powodu, tylko myśmy zostali wybrani.
Mama dała nam każdemu do ręki jedyną, najprostszą drogę do zbawienia do Jezusa, tajemnicę różańca. Wszędzie u mamy ona mówi tylko o różańcu. Przypomnę tylko w skrócie. Szkoła podstawowa Maryi zaczyna się w tajemnicach radosnych. Rozpoczyna się każdego dnia. Otwieramy jedno oko i świadomość, że stoi przy nas anioł stróż, który mówi: ty, gościu, niczego nie wymyślaj, żadnych mądrych rzeczy, żadnych pobożnych rzeczy, ja cię będę prowadził. A moje prowadzenie polega na tym, że każdy człowiek, którego dzisiaj spotkasz, jest postawiony na twojej drodze przez samego Pana Boga, jest w czymś mało, że lepszy od ciebie, to jest jedyny, niepowtarzalny na całej kuli ziemskiej. Nie ma drugiego takiego człowieka, który miał coś tak dobrego, jak ma ten człowiek, którego dzisiaj spotkasz. Tylko wysłuchaj go do końca. I pamiętaj, nic nie proponuj mu wcześniej, dopóki go nie wysłuchasz do końca. Czasem mamy jakiś patent, ktoś ma jakiś problem, od razu byśmy go chcieli naprawiać. A każdy z nas jest w czymś najlepszy na świecie. I mówią: co byś powiedział ludziom, żeby też komuś się udało to zrobić? Ja mówię: nie wiem, my chrześcijanie nie przyszliśmy na świat po to, żeby kogoś nawracać, tylko po to, żeby kochać. To jest taka prosta sprawa. Dopiero musisz do końca wysłuchać drugiego człowieka. Dopiero jak on cię zapyta, co ty na to, możesz powiedzieć swoje zdanie. No i tak mama w tej tajemnicy daje nam najpewniejszą drogę, czyli odpowiada Gabrielowi: nie wiem, jak to się stanie, ale oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według słowa Twojego, bo nie ma nic lepszego na niebie i ziemi, jak święta wola Boża, żeby, nie wiem, jak bardzo nie zgadza się z moją wolą, jest zawsze dla mnie dobra, jest zawsze dla mnie zbawienna. W drugiej tajemnicy, w szkole maryjnej, idziemy, sprawdzamy, jakimi jesteśmy sługami. Chrześcijanie przyszli na świat nie po to, żeby im służono, ale po to, żeby służyć. Ale tą swoją miłość i tą swoją służebność musisz sprawdzić swojej najbliższej rodzinie, tam, gdzie cię opatrzność postawiła. Dlatego też, jak wiecie, 15-letnia Maryja idzie służyć do ciotki Eli, do najbliższej rodziny, sprzątać, prać, gotować, zamiatać, prawda? Tu musimy sprawdzić najpierw naszą miłość, tu, gdzie jesteśmy postawieni, bo najpierw trzeba pokochać to, co najbliższe. Później sobie trzeba uświadomić, komu bardziej ufasz, Panu Bogu czy szatanowi. Słuchajcie, jak to dobrze, że co roku możemy obchodzić święta Bożego Narodzenia, bo tylko jeden raz w roku możemy zobaczyć, jak bardzo odbiegamy w naszych marzeniach, pragnieniach od stajenki betlejemskiej, a prawdziwa miłość może się narodzić tylko w ubóstwie. Gdyby do zbawienia ludzkości było coś lepszego i pożyteczniejszego, Pan Jezus niezawodnie by nam to pokazał. A tak wciąż co roku to samo. Słuchajcie, stajenka, bidusia, w ogóle chodzimy do kościoła, oglądamy te szopeczki, a my tylko kupować. To, co nasze Boże Narodzenie. I później, słuchajcie, ofiarowanie, następny krok. Co położyłeś dzisiaj na ołtarzu? Idzie z procesji darami. Wiecie, znacie objawienie z Boliwii, gdzie niewiasta ma objawienia, że widzi, jak w czasie procesji z darami od poszczególnych ludzi odbywają, jakby aniołowie idą do ołtarza, jedni noszą wielkie naręcza, w ogóle jakieś bogactwa. Co ofiarowałeś? Co dałeś Panu Bogu dzisiaj, żeby Panu Jezusowi pomóc zbawiać świat? Najlepiej oczywiście całego siebie, ale masz się dostać jakąś chorobę, bo ktoś na świecie potrzebuje twojej ofiary. Czy ofiarowałeś, Jezu, weź to moje cierpienie, dlatego że trzeba zbawić jeszcze jakąś jedną duszę. Pan Jezus powiedział do świętej Małgorzaty z Paralemonial: gdyby te dusze cierpiące na ziemi wiedziały, ile dusz zostanie przez to uratowanych, to by skakały ze szczęścia. A ojciec Pio tyle razy powtórzył: gdyby ludzie wiedzieli, jaką łaską jest cierpienie, to o nic innego by nie prosili. O nic innego by się nie modlili, bo tyle dusz może zostać uratowanych. Co położyłeś dzisiaj na ołtarzu? Jakie swoje cierpienie? Jakie swoje marzenie? No i szkoła pierwsza Maryjny kończy się odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Słuchajcie, rodzice 3 dni nie mogli wytrzymać bez Niego. A my możemy, ktoś od niedzieli do niedzieli, ktoś może raz w miesiącu, ktoś może całymi latami tu nie przychodzić. Najgenialniejsza uczelnia świata, z której mogą korzystać wszyscy. Analfabeci, paralitycy, głuchoniemi, niewidomi. Wszyscy. Wystarczy przyjść na pierwszy sakrament i nic nie mówić. Jeden z największych błędów, jakie popełniamy. Przychodzimy tu nawet bardzo często, ale głównie po to, żeby On spełniał naszą wolę. A mało kto przychodzi, żeby posłuchać. Słuchajcie, najgenialniejsza uczelnia świata. Gdyby zebrać wszystkie uczelnie całego świata, ja sam grałem na 40 uniwersytetach Stanów Zjednoczonych, ale gdyby te wszystkie uczelnie zebrać w jedną, nie sięgnęłaby stóp tej uczelni, z której my możemy korzystać codziennie przed Najświętszym Sakramentem. Słuchajcie, tylko trzeba przyjść i mówię, nic nie mówić, tylko otworzyć uszy, ręce i poczekać czasem 5 minut, czasem trochę dłużej. Nie zdarzyło się jeszcze,
żeby nie spłynęła na mnie jakaś informacja, która jest mi najbardziej potrzebna teraz, w tym momencie teraz. Ja nie wiem, czy się jutro obudzę. Nikt z nas nie wie, czy się jutro obudzimy. Być może dostaliśmy ostatnią szansę w życiu, żeby rzeczywiście coś usłyszeć, a możesz usłyszeć tylko przed Najświętszym Sakramentem. Żywy Bóg mówi do nas codziennie na poziomie naszego intelektu. Jeżeli przychodzi do Niego pięcioletnie dziecko, na poziomie dziecka, jeżeli mędrze, to na poziomie mędrca. Dzisiaj wchodzimy na wyższy stopień tajemniczenia, w tajemnicę bolesną, ale zanim wejdziemy, poprosimy Matkę Bożą, żeby się z nami pomodliła, żeby jedno serce zostało poruszone, tylko jedno serce. Możemy opowiadać najmłodsze konferencje wielkiej mądrości, ale serce może być poruszone tylko przez Ducha Świętego. Dopóki na te słowa nie spłynie łaska Ducha Świętego, nic z tego nie będzie. A wiem, że gdziekolwiek pojawia się mama, natychmiast pojawia się Duch Święty. Mamo, pomóż się z nami, żeby jedno serce zostało Cię poruszone. Tylko jedno serce. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. I Matko pięknej miłości, módl się za nami. Amen. Amen. Zróbmy, żeby to zabrzmiało jeszcze. Amen. Amen. No, niech się tak stanie, niech się tak stanie i się stanie. Słuchajcie, druga klasa szkoły maryjnej rozpoczyna się tak samo jak pierwsza. Noc, nie ma nikogo, moja osobista rozmowa z Panem Bogiem. Tylko czym się różnią tajemnice chwalebne, czym się różni zwiastowanie od modlitwy Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym? Tym, że w zwiastowaniu wystarczyło tylko przyjąć zadanie na dzień dzisiejszy, dać się prowadzić aniołowi. A na wyższym stopniu tajemniczenia teraz już trzeba położyć swoją głowę. Nie ma nic gorszego jak letni chrześcijanin. Największym zgorszeniem dla świata, jak mówił Paweł VI papież, są chrześcijanie, którzy w niedzielę chodzą do kościoła, a żyją jak poganie. Musisz położyć swoją głowę. Jak wiecie z Księgi Apokalipsy, Pan Bóg mówi, musisz być albo gorący, albo zimny. Albo wchodzisz, albo nie wchodzisz. Jak będziesz letni, wypluję cię z moich ust. A jeszcze to lepiej brzmi, tłumacząc z języka greckiego, wyżygam cię z moich ust. Albo wchodzisz, albo nie wchodzisz. I Pan Jezus się mnie pyta, ty gościu, ty czy rzeczywiście chcesz być chrześcijaninem, czyli moim naśladowcą? To musisz przyjąć na siebie niesprawiedliwość i nienawiść może nie całego świata, bo nie jesteś w stanie tego ogarnąć, przynajmniej twojej najbliższej okolicy. Musisz to przyjąć na siebie i spalić to w sobie. Nie możesz tego zła odbijać, bo ono będzie dalej krążyć między ludźmi. Mamy tego kochanego Norwida, który nam zostawił to zdanie, że miłość to czyni, że się niewinny za winnego wini. Jeszcze raz, w sporze z drugim człowiekiem zależy ci na tym, żeby była wykazana jego wina czy twoja wina. A miłość to czyni, że się niewinny za winnego wini. I tak wczoraj opowiadałem, wchodząc w te tajemnice bolesne, że powtarzałem przez cały dzień, nie moja, ale swoja wola, niech się stanie, bo nie ma nic lepszego na niebie i ziemi. I tam odkryłem, że Pan Bóg Wszechmogący postawił na mojej drodze człowieka, z którym się nie mogę dogadać, u którego mnie coś bardzo denerwuje. Na dźwięk jego imienia otwiera mi się nóż w kieszeni. Jak powtórzyłem to po raz xty, po raz enty, nagle odkryłem, że Wszechmogący postawił na mojej drodze człowieka, u którego mnie coś bardzo drażni, tylko po to, żebym ja zobaczył, jaki ja mam problem. Bo gdybym ja nie miał tego problemu, to bym nie zauważył drugiego człowieka. To było, słuchajcie, ile razy byście rozważali tą szkołę maryjną, zawsze wam coś nowego przyjdzie. Dzisiaj bym chciał wejść jeszcze w inne tajemnice. Może zacznę prawie, że od końca, ale uczy się nawzajem ciężary nosić. To jest czwarta tajemnica. Zauważcie, że zawsze lepiej czuje się człowiek, który podnosi drugiego człowieka, niż ten, który go podnoszą. I nigdy nie dowiesz się, ile ma siły, dopóki kogoś nie podniesiesz. Że szczęście jest tylko jakby w dawaniu, że będziesz szczęśliwy tylko wtedy, kiedy będziesz pomagał drugiemu człowiekowi, a nigdy odwrotnie. Ja miałem taką przygodę w moim domu. Już wiele lat temu nagrywałem jakieś podkłady u mnie w klubie, bo mam takie pomieszczenie w podziemiach, gdzie robimy nagrania i w ogóle do różnych celów to jeszcze służy. I gramy, nagrywamy jakieś podkłady przed kolejnym jakimś festiwalem,
przychodzi do mnie mój syn, wchodzi do klubu i mówi, tato, ktoś tam na ciebie na górze czeka. On mówi, Jacek, widz, że tutaj gramy, jak ktoś ma do mnie jakiś interes, niech tu przyjdzie, nie? On mówi, nie, on tu nie przyjdzie. Przeprosiłem moich kolegów, wyszedłem przed dom, zobaczyłem, z samochodu wysiadł człowiek, znam go doskonale, to jest przyjaciel mojego taty, daje mi koszyk z grzybami, ubranie, mówi, wie pan, byłem z panem Budziaszkiem na grzybach w lesie, pan Budziaszek zasłab, odniosłem go do szpitala, a tu to mi to zostało, to i niech pan pojedzie do tego szpitala. Ale mówi, bo jak odjeżdżałem ze szpitala, to odzyskiwał już przytomność, nie? Przeprosiłem moich kolegów, pojechałem do tego szpitala, zgłosiłem się na izbie przyjęć i tam pielęgniarka mówi, że rzeczywiście jest taki pacjent, kardiologia jest w szpitalu Narutowicza na trzecim piętrze, pojedziemy na górę. Przycisnęliśmy przycisk na windę, no i czekamy, winda nie jedzie, nie jedzie, nie jedzie. I po kilku minutach słyszymy, że jedzie. Zjechała na dół winda, otworzyły się duże żelazne drzwi i wprost na mnie wyjechał wózek, takie łóżko szpitalniane na kółkach, a na tym wózku zamienięte w białe przestrzeladło jakieś zwłoki. Słuchajcie, nie musiałem czytać tej kartki, bo znam tą sylwetkę od 40 paru lat i widzę, że to mój tata. Słuchajcie, niesamowite uczucie, coś mi podskoczyło, coś mi zadgało, ale nie rozumiem, jak to się stało, że pierwsze słowo, które wyszło z moich ust, było dziękuję ci, panie. Dziękuję ci za to, że tego posłańca nie przysłałeś do mamy, która by nie przeżyła tej informacji, tylko do mnie. I dziękuję ci za to, że tydzień wcześniej nie wyjechałem do Stanów Zjednoczonych. Tydzień wcześniej, dokładnie 13 września, mieliśmy rozpoczynać ze skaldami tournée oczywiście polonijne po Stanach Zjednoczonych i po Kanadzie. Ale menadżer amerykański nam na początku września przysłał wiadomość, że mu wyszło tylko 7 koncertów, a mieliśmy umowę na 10 koncertów. I on mówi, chłopaki, zależy mi, przyjedźcie, zapłacę wam więcej. A mówi, nie, mamy umowę na 10, na 7 nie jedziemy. Oddaliśmy bilety samolotowe, nie pojechaliśmy do Ameryki i ja stoję teraz nad zwłokami mojego taty i wiem doskonale, że do Ameryki nie pojechałem dlatego, że on tam zrobił te 7 koncertów, tylko że ja muszę być przy całej ceremonii śmierci i pogrzebu mojego taty. I słuchajcie, wyobraźcie sobie obrazek. Ten pielęgniarz z tym wózkiem nie może przyjechać, bo ja mu stoję na drodze, na izbie przyjęć bardzo dużo ludzi, a ja w ułamku sekundy znalazłem się moimi myślami, słuchajcie, w ostrej bramie. Ja miałem taką przerwę ze skaldami, nie grałem kilka lat, grałem przez 7 lat z Marylą Rodowicz i z grupą Bodów, zresztą w różnych jeszcze formacjach jazzowych i pewne tournée po Związku Radzieckim rozpoczynaliśmy od Wilna. I codziennie po drugim koncercie byliśmy zapraszani na różne przyjęcia, słuchajcie, tak, bo ci Polacy tam spragnieni są w ogóle takich znajomości. I w związku z czym po tych bankietach wracaliśmy, słuchajcie, do hotelu umordowani, jak nie wiem co, dlatego że tam kultura rosyjska przeszła do Polaków, że tam się nie pije kieliszkami, tylko szklankami. Słuchajcie, wszyscy moi koledzy umordowani do łóżka, a mnie coś ubierało, kurtkę, mówi, Janek, idziemy. Ja mówię, nigdzie nie idę, jestem zmęczony, ubieraj się, idziemy. I mogę powiedzieć, że wbrew mojej woli codziennie przez 7 czy 8 dni przechodziłem między 5 a 6 rano przez całe Wilno do maleńkiej kapliczki nad bramą. Wychodziłem po 38 stopniach, stawałem przed cudownym obrazem. Jeszcze nie wiedziałem, że to Matka Boża Miłosierdzia z tym charakterystycznym półksiężyczem. Zresztą to była zrobiony obraz jako kopia Matki Bożej w górę z Guadalupe z charakterystycznym półksiężyczem i tymi promieniami. Twarz jest właśnie ta sama. Stawałem w towarzystwie samych starszych panie w wiejskich chustach na głową, na głowie, a tu model wyrośnięty, jeszcze miałem włosy do połowy pleców, jeszcze niekoniecznie trzeźwy, stawałem przed tym obrazem, mówię, czego chcesz? Co ja tu robię? Czy mam zmienić zawód? Czy mam się wypisać z tego interesu? Bo nasze życie na scenie, nie tyle na scenie, co poza sceną, jest nie zawsze zgodne z tym, co proponuje twój syn. Powiedz mi, czego chcesz? Czy mam zmienić zawód? Wtedy przyszła do mnie taka myśl, która się później się pojawi w dzienniczku perkusisty. Słuchajcie, nie, zostaję w tym środowisku, tylko posyłam cię do ludzi, którzy niosą podobne krzyże jak ty, a moje wybranie polega na tym, że to ty masz im pomagać, a nie szukać u nich pomocy. I to, czy ja komuś pomogłem, to nie wiem, to już jest nie moja sprawa. Trzeba było zapytać ludzi z branży, czy komuś pomogłem, czy nie. Ale teraz sobie wyobraźcie, stoję nad włokami mojego taty, pielęgniarz nie może przyjechać z tym wózkiem, a mnie huczy w głowie. Posyłam cię do ludzi, którzy niosą podobne krzyże jak ty, a moje wybranie polega na tym, że to ty masz im pomagać, a nie szukać u nich pomocy. I teraz ja wiem, że tata nie żyje, muszę zawiadomić mamę, brata, siostrę, rodzinę, jadę do mamy. Mama połowicie sparaliżowana, stoi przy kuchni, gotuje obiad, stoi na jednej nodze. Mówię, cześć mamo, tata. A mama mówi, wiesz co, tata pojechał na grzyby, powinien za chwileczkę wrócić, bo się obiad gotuje.
A ja mówię, mamo, tata nie wróci. A mama mówi, co pewnie wróci, wróci. Ziemniaki się gotują, nie będzie później zimnych ziemniaków, ja zobaczysz, za chwilę wróci. Wziąłem mamę na ręce, zaniosłem do łóżka. Mówię, mama nie żyje. Za chwilę przyjechał mój brat, siostra i oczywiście w domu wielki płacz. Słuchajcie, jeden, a mój starszy brat ode mnie o 5 lat płacze, mówi, Jany, w czym ci mamy pomóc? Ale przede wszystkim nie płaczcie mi tu. Idźcie do swojego domu, idźcie do swoich domów. Jak was będę potrzebował, to was zawołam. Na razie idźcie mi stąd, nie płaczcie mi tu, idźcie do swoich domów. Słuchajcie, zostałem sam z mamą na tą noc, po tej wiadomości. Nazywałem je podobno w świecie szaleńcem różańcowym, ale to ja te nocy z mamą przeżyłem, to mi się nigdy więcej już nie powtórzyło. Rozważaliśmy tajemnicę różańca o wiele dłużej niż dzisiaj tutaj z wami. Doszliśmy do niesamowitych wniosków. Na przykład, że każde małżeństwo sakramentalne jest najlepszym układem, jaki sobie można wyobrazić. I ktoś z państwa powie, to dlaczego tyle rozwodów? Skąd się wzięło to, że tyle rozwodów na świecie? Mówię, bardzo prosta sprawa, bo nie umiemy za siebie dziękować. W każdym małżeństwie jeden z małżonków jest na wyższym stopniu wtajemniczenia duchowego i on jest odpowiedzialny za rozwój duchowy swojego współmałżonka. Słuchajcie, moja mama pochodziła z bardzo religijnej rodziny, ojciec delikatnie mówiąc obojętnej Kościołowi. A moja mama przez 53 lata małżeństwa doprowadziła swojego męża na wyżyny świętości. Mój tata umarł jako święty człowiek. Ale ile mama wylała łez w poduszkę przez te 50 lat, to jeden Pan Bóg wie. Ja zostałem wychowany w kulcie, słuchajcie, w kulcie ojca. Słuchajcie, mój tata przychodził czasem z pracy bardzo zmęczony. I słuchajcie, moja mama mówi, dzieci, cicho, bo tatuś jest tak bardzo zmęczony, miał bardzo ważną sprawę do załatwienia. Kładła go do łóżka, zdejmowała mu spodnie, buty, a myśmy wszyscy musieli chodzić na poduszkach, bo tatuś jest bardzo zmęczony. Ojciec był, słuchajcie, najważniejszy. Ojciec dostawał pierwsze w ogóle jedzenie i zawsze było, bo tata, tylko było jakieś pytanie, bo tata. Moja mama była wykształcona, ojciec mniej, ale moja mama wychowała nas wszyscy w kulcie ojca. Ojciec był, słuchajcie, najważniejszy. I słuchajcie, nad ranem, kiedy rozważaliśmy tajemnice chwalebne, o których może będziemy mieli czas powiedzieć jeszcze dzisiaj wieczorem, których nie wolno używać już innego zwrotu, jak tylko dziękuję ci, Panie, moja mama zostaje w beznadziejnej sytuacji, nie chce iść do nikogo do domu, ani do mnie, ani do brata, do siostry, tylko chce zostać w tym mieszkaniu, gdzie mieszkali. Ma guza w mózgu, jest połowicie sparaliżowana, ma chore zastawki, słuchajcie, i ona piszczy jak wróbelek. Mówi, o Panie Boże Wszechświata, jakże dziękuję za taką śmierć tatusia, bo człowiek, który do szaleństwa kochał lasy, ryby, grzyby, przyrodę, w piękną niedzielę, słuchajcie, 20 września, poszedł sobie, nazbierał grzybów, usiadł pod drzewem i powiedział, dobranoc Państwu, ja już wszystko załatwiłem, odlatuję. Na taką śmierć trzeba sobie naprawdę zasłużyć. O godzinie 6 rano pobiegłem do księdza proboszcza, żeby zgłosić pogrzeb, a on mi mówi, wie pan co, panie Janku, ale byłem zaskoczony, że pan Budziaszek w sobotę przystąpił do spowiedzi do Komunii Świętej. A mówię, proboszczu, to ja jestem zaskoczony. Znam mojego tatę 40 parę lat. Mojemu ojcu nie zdarzyło się inaczej przystąpić do spowiedzi i do komunii, jak tylko na Wielkie Święta, tylko na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Co go napadło, że nagle 19, słuchajcie, września w sobotę przystąpi do spowiedzi. Wiecie, co znaczy łaska? Pierwszy raz w życiu znaczy łaska, a proza życia była taka. Wpadłem do moich rodziców wieczorem w sobotę. A mama mówi, wie co, nie ma taty, bo poszedł do kościoła, jutro idzie na grzyby, nie wiadomo kiedy wróci. Poszedł sobie dzisiaj na mszę świętą. Ale co go napadnie, że do tej spowiedzi przystąpi? Słuchajcie, nigdy nie zapomnę pogrzebu. To był czwartek, 24 września. Zawsze całe moje życie prowadzone jest przez czytanie liturgiczne z dnia i przez rozważanie tajemnic różańcowych. Zawsze pierwsza rzecz, którą otwieram oprócz dziesiątki różańca na pobudkę, czytania z dnia. Słuchajcie, pierwsze czytanie. Początek Koheleta. Marność nad marnościami, wszystko marność, pokolenie przychodzi, pokolenie odchodzi. My dzisiaj pracujemy, a z tego korzystają następne pokolenia. Potem Psalm 90, że miarą ludzkich jest lat 70, a ci, którzy są mocni, to 80. Kiedy mój tata skończył 70 lat, nauczyłem go tego psalmu, to chodził po swoich koleżkach i mówi, wiesz co, ja już limit przekroczyłem, mogę odlatywać. Miał 74 lata, a tak jak dzisiaj już dogoniłem mojego tatę, słuchajcie, wiekowo. Poprosiłem księży celebranców,
Żebyśmy nie czytali czytań w czasie mszy świętej, czytań liturgii pogrzebowej, tylko czytania z dnia agleci, jakby te czytania były przygotowane od wieków na ten moment, kiedy tata będzie się przenosił na drugą stronę. Słuchajcie, po pogrzebie jest u mnie w domu stypa. Słuchajcie, dużo ludzi w ogóle i mama przywieźli ją na wózku, bo w ogóle nie chodziła i mama płacze. Czemuż ty płaczesz? Przecież pochowaliśmy tatusia, już jest wszystko w porządku. A ona mówi, wiesz co, powiedz mi dlaczego? O tatusiu nikt nie powiedział ani słowa na wczesnej mszy pogrzebowej. Jak tatusia tak wszyscy kochali. Słuchajcie, jakbyście zobaczyli początek książki mojej, samym tego nie wymyślił, to różni muzycy wypowiadają się na temat w ogóle mój i mojego ojca. Wszyscy uwielbiali mojego ojca. Był to czas, kiedy budowaliśmy nasze mieszkania, czyli to w latach powiedzmy 70. Mój ojciec wszystkim, Marek Grechuta, Andrzej Sikorocki, Skaldowie, jazzmeni, wszystkim pomagał budować, był budowlańcem. I bez żadnych pieniędzy, tylko słuchajcie, bez przerwy dowcipy i radości uwielbiali mojego ojca. I mama mówi, tylu znanych przyszło tych muzyków, bo byli, wszyscy byli na pogrzebie, mówię, Grechuta, Anawa, Skaldowie, podbudziści, wszyscy, słuchajcie, nikt nie powiedział tatusiu ani słowa. A mówię, wiesz co, mamo? Sił mi się tata i prosił, żeby nic nie mówić, nie? Żeby o nim nic nie mówić. A mam taki sen. Przed pogrzebem mam taki sen, że nie, gramy ze Skaldami w sali kongresowej w Warszawie, 3,5 tysiąca ludzi, nam się gra świetnie, wszyscy słuchajcie zadowoleni, a po scenie krąży jakiś bardzo dziwny człowiek, bardzo podobny do mojego taty, tylko młodszy, przystojniejszy, jak wodziry, czy zapiewajło jakieś, w każdym razie. W pewnym momencie ja odrywam się od bębnów, biegnę do mikrofonu Jacka Zielińskiego, odsuwam go od tego mikrofonu i mówię do tych ludzi w kongresowej, kochani państwo, dzisiaj jest taki nietypowy koncert poświęcony jednemu facetowi, który się przenosi na drugą stronę do Pana Boga i pokazuje na tatę. A ojciec podszedł do mnie i mówi, Jasiek, a ja już wiedziałem w czasie tego snu, że on nie żyje. Jasiek, o mnie nic nie mów, bo tu ja tu jestem inkognito, mnie tu nie ma, ale chcę, żebyś wiedział, że jestem szczęśliwy, że mi jest bardzo dobrze, że powiesz, żeby na pogrzebie nikt nie płakał, bo naprawdę jestem szczęśliwy, jest mi świetnie, nie? I oczywiście ten pogrzeb opowiedziałem, zanim trumnę spuściliśmy do grobu, żeby tu się nikt nie ważył płakać, bo ojciec jest szczęśliwy i kazał wszystkich, słuchajcie, kazał wszystkich pozdrowić. I teraz słuchajcie, dlaczego nikt nie powiedział o tacie ani słowa. Na tą mszę pogrzebową przyszło wielu kapłanów, moich przyjaciół z Krakowa, niektórzy z profesorskimi tytułami. Jak proboszcz zobaczył te osobistości Kościoła Krakowskiego, to chciał być taki bardzo uprzejmy i mówi do profesora Kłoczowskiego, dominikanina, może ojciec powie jakieś słowo. A Kłocz mówi, Jaśka znam, ojca nie znałem, to co ja będę mówił? I w końcu nikt nie powiedział o tacie ani słowa. No i tak to się stało. Słuchajcie, schodziłem z pogrzebu jako ostatni. Czekał przy bramie młody kleryk, dzisiaj już dawno wyświęcony dominikanin. Mówi, wiesz co, ja się czekam na ciebie, chciałem coś powiedzieć. Nie chodzę na pogrzeby, bo nie lubię tej atmosfery. Zrobiłem to tylko dla ciebie, bo bardzo cię lubię. Ale chciałem ci powiedzieć, że nie wiedziałem, że na pogrzebie może być tak fajnie. Uczcie się nawzajem ciężary nosić. Posyłam cię do ludzi, którzy niosą podobne krzyże jak ty. A moje wybranie polega na tym, że to ty masz im pomagać, a nie szukać u nich pomocy. Panie mój, naucz mnie rozumieć drugiego człowieka, a nie szukać zrozumienia. Naucz mnie pocieszać, a nie szukać pociechy. I naucz mnie w końcu kochać, a nie szukać miłości. Kochać miłością bezinteresowną. Wiecie, co miałem kiedyś w Manopello w czasie adoracji przed tym całunem cudownym? Miałem coś takiego, jeżeli robisz jakiś dobry uczynek, czy albo pomagasz komuś coś, albo coś taki, jak mówię, ten Rzeszów mnie bardzo dużo w ogóle kosztuje, ale nieważne. Jeżeli dajesz komuś jakiś dobry uczynek, a spodziewasz się, że to ci się opłaca, bo coś ci tam się gdzieś wróci, to się już nie liczy. Słuchajcie, kiedy ci przyjdzie przez myśl, jeżeli robisz dobry uczynek, jakieś ofiary albo coś, przez ułamek sekundy pomyślisz, że to ci się opłaca, bo coś będziesz miał z tego, to się już nie liczy. Chodzi o to, żeby lewa ręka nie wiedziała to, co robi prawa. Słuchajcie, to jest tajemnica czwarta. Uczyć się nawzajem ciężary nosić. I naucz mnie być Szymonem z Cyreny. Ale nie takim Szymonem z Cyreny, który podnosi ciężary, tylko szczególnie takim, który w cichości, bez słowa potrafi podnosić drugiego człowieka na duchu. Słuchajcie, patrzcie się na zegar, bo całe szczęście ten zegar tu jest naprzeciwko. Muszę wam powiedzieć jeszcze o piątej tajemnicy, jak to się kończy szkoła maryjna, bo to jest jedno wielkie przebaczenie. Pamiętacie, przyszedł Piotr do Pana Jezusa i pyta się, mistrzu, czy jest, mam aż 7 razy przebaczać? A ten Panie, co ty 7? 77 razy, bo nieskończoność.
Bo chrześcijaństwo to jest jedno wielkie przebaczenie. Jeżeli serca nie przebaczycie drugiemu człowiekowi, Ojciec mój niebieski nie przebaczy wam w niebie. I znowu Polacy, a przez Polaków i przez siostrę Faustynę znowu cały świat. Najbardziej popularny obraz Pana Jezusa, Jezus miłosierny z tymi promieniami, gdzie byłem na świecie, ten obraz jest wszędzie, on ma dopiero 80 lat, jest wszędzie. I teraz pytanie, Pan Jezus mówi, wiecie skąd się wzięły te promienie? Na pewno znacie wszyscy historię. Żołnierz rzymski, który przebił bok Pana Jezusa, miał chore oczy, bardzo słabo widział. To też niesamowite, że wszyscy mężczyźni, którzy wchodzili do armii rzymskiej, nie mogli mieć na swoim organizmie najmniejszej skazy. Oni tam zarabiali bardzo dużo pieniędzy. I nagle za sprawą opatrzności dostaje się żołnierz, który kiepsko widzi. I kiedy na Golgocie zagrzmiało, kiedy wszyscy po popłochu zaczęli uciekać do miasta, ten żołnierz pomyślał sobie, no koledzy, ja wam pokażę jednak, że jednak jestem bohaterem. I tak się przymierzył do prawego boku Pana Jezusa, że grot tej włóczni wyszedł pod lewą łopatką. I w momencie, kiedy on wyjmował tą włócznię, z boku Jezusa wytresnęła krew i woda, która zwróciła mu twarz i oczy i w tym momencie wyzdrowiały jego oczy, jego dusza. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze pasję Gibsona. Gibson to pięknie pokazał, on zresztą robił film na podstawie Katarzyny Emmerich. Słuchajcie, kiedy on wymuje tą włócznię, to z boku Jezusa by ktoś trysnął, wiadro wody by się chluknęło mu na głowę, on pada na kolana i widzi. I widzi, pierwszy nawrócony żołnierz rzymski to ten, który przebił bok Jezusowi. Nauka. Jesteś jedyną szansą dla człowieka, który rani twoje serce. Jesteś jedyną szansą powrotu na Bożą drogę. Wszystko zależy od ciebie, co wytryśnie z twojego boku. Czy nienawidzi chęć zemsty, czy miłość i przebaczenie. A Pan Jezus mówi, przebaczajcie, przebaczajcie, przebaczajcie. Bo jeżeli serca nie przebaczycie drugiemu człowiekowi, Ojciec mój niebieski nie przebaczy wam w niebie. I Pan Jezus doskonale wiedział, że mnie, Janowi Budziaszkowi, będzie potwornie trudno z tym przebaczeniem i w jaki sposób ćwiczył mnie do tego. Kilka lat temu rozpoczynałem rekolekcję dla studentów w Katowicach. Jest godzina 18, o 19 mam konferencję. Ojciec już młynierzył, mama leży sparaliżowana. Mama mieszka u wylotu z Krakowa w kierunku Katowic. Pomyślałem sobie, kurczę, wpadnę do mamy na 5 minut, czy nie potrzeba jej czegoś zrobić, bo dopiero brat mój, i zawsze ktoś na noc przychodził z rodzeństwa przez dzień, opieka społeczna, czy nie potrzeba jej czegoś zrobić. Słuchajcie, byłem u mamy może 5 minut, no nie wiem, może 6. Wychodzę przed dom i ku mojemu przerażeniu widzę, że w samochodzie nie mam szyby i nie mam radia. Jest marzec. Mówię, no Panie Boże, Wszechmogący, dlaczego dopuściłeś do tego? Przecież Wszechmogący, przecież ja do tych Katowic nie jadę w mojej sprawie, tylko w twojej sprawie. Dlaczego dopuściłeś do tego, że ktoś wywalił mi tą szybę i ukradł to radio? Wiadomo, do Katowic nie pojadę, jest zima, bez szyby nie pojadę. Pociąg jedzie około 2 godzin, nie wiadomo, czy będzie jakieś połączenie, a ja już za 50 minut mam konferencję. I gdyby mnie ktoś wtedy zapytał, czy jesteś w stanie przebaczyć temu łobuzowi, który wybił tą szybę i ukradł to radio, to wiecie, co by było? Gdybym ja go, kurczę, złapał. Podjechałem pod mój dom, dwie uliczki obok, wyciągam resztki tego szkła. Słuchajcie, taka kupa szkła i marudzę, Panie Boże, no dlaczego? Dlaczego to ja teraz robię bez tej szyby, bez tego radia? Podjeżdża taki samochód, otwiera się okienko i widzę twarz mojego przyjaciela, zresztą anonimowego alkoholika. Mówi, Janek! Słyszałem, że jedziesz do Katowic, nie mógł się załapać z tobą. Aha, to znaczy, że jedę do Katowic. Przepakowałem moje bębenki, książki do jego samochodu. Jedziemy tą autostradą do Katowic i żeby się zobaczyła, jaka straszna męka. Co ja mam opowiadać tym studentom o radości wynikającej z praktykowania chrześcijaństwa przeze mnie? Jak tu taki ból, ta szyba, to radio, a ja mam mówić o radości? Byliśmy przed kościołem za 5:07. Duszpasterz akademicki czekał na mnie, mówi, o Janek, dobrze, że jesteś, ale wiesz co, wymyśliliśmy ze studentami, że twoja konferencja będzie nie w ramach homilii, tylko po zakończeniu mszy świętej. A mówię, Bogu niech będą dzięki, na całe 40 minut odległa się moja katorga. Rozpoczęła się msza święta i tu jest jedna bardzo ważna rzecz. Pan Bóg mówi do każdego z nas, nie tam 2000 lat temu przez proroków, tylko w czasie mszy świętej, w czasie czuwań, w czasie adoracji, wszyscy dostajecie jakieś myśli. Ja to wszystko zapisuję, tak powstają moje książki. Słuchajcie, rozpoczęła się msza święta, natychmiast mi się pojawia pierwsza myśl. Czym się różni u ciebie okres Wielkiego Postu od pozostałych dni w roku? To sobie zacząłem tak samo odpowiadać. No dobra, właściwie to chyba niczym.
Może tylko tym, że mam więcej spotkań w Polsce, nie tylko. Natychmiast przychodzi druga myśl. Co ofiarowałeś Panu Bogu na czas tego Wielkiego Postu? I tu się zaczynam kłócić. To mało jeszcze ofiarowałem? Prawie 40 dni nie będzie mnie w domu, prawie codziennie w innym łóżku, to mało jeszcze? I słuchajcie, msza biegnie i, tak, i cały czas jakieś myśli. Doszliśmy do konsekracji. Kiedy kapłan uniósł Pana Jezusa do góry, to między hostią a moją głową zamajaczyła mi twarz wujka Wojtka. Wujek Wojtek, szwagier mojej mamy, złodziej, bandyta, alkoholik, kryminalista, co wyszedł z kryminału, z powrotem do kryminału, wstyd i zakała dla całej rodziny. Jak wujek Wojtek przychodził na jakieś uroczystości rodzinne, zawsze ze sobą przynosił flaszkę. Nie daj Boże, że zobaczył, że na stole leżą jakieś kieliszki, ostentacyjnie te kieliszki strącał na podłogę, kładł 2-3 szklanki, nalewał pełno wódki i mówi, no to teraz się napijemy. Nie daj Boże, że któraś z ciotek zaczęła oponować i mówić, ależ Wojtku, co ty sobie wyobrażasz, jak ty się zachowujesz? Zawsze była awantura i zawsze kilku wujków musiało wujka Wojtka brać za bety i wyrzucać na ulicę. Ale wujek Wojtek w czasie Wielkiego Postu i Adwentu nie wypijał ani jednego kieliszka wódki i nie wypalał ani jednego papieroska. Kiedy w dziękczynieniu po Komunii Świętej, Jasiu to ja, kręcałem taki pobożny, ja sobie tak wyobrażam, że musiałem wyglądać co najmniej jak Louis de Finet, taki pobożny Jasiu. Dostałem jakby młotkiem w głowę taką wiadomość. To wujek Wojtek, ten wstyd i zakała dla całej rodziny, potrafił Panu Bogu ofiarować na czas Wielkiego Postu tą swoją wódeczkę, a ty, świętoszku, co? Dobranoc Państwu. No właśnie, co? No nie mam co. Co? Ty, to może chociaż to radio? Bo tak na dobrą sprawę nieźle mi się powodzi, jeszcze nie takie radio będę sobie mógł kupić. I słuchajcie, w tej sekundzie uświadomiłem sobie, że od kiedy zacząłem jeździć szybkim samochodem, mam coraz mniej czasu. Kiedy wcześniej chodziłem piechotą, jeździłem na rowerze, to 3 części różańca miałem załatwione już do południa, bo tylu moich przyjaciół potrzebuje mojej modlitwy. Po południu zaczyna się nowy różaniec, a teraz, kiedy jeżdżę samochodem, wsiadam do samochodu razem z kluczykami, włączę się jakiś magnetofon czy radio i nawet gdy lecą pozytywne treści, to żebym dzisiaj odmówił jedną cząstkę różańca codziennie, muszę się naprawdę sprężać. Zaczyna się okres Wielkiego Postu, mam jazdy do Paryża, do Karlsberga, słuchajcie, do Hamburga i po Polsce i nagle jadąc przez Polskę czy przez Europę będę miał czas na osobistą modlitwę i po drodze się pytać, Panie mój, o czym mam dzisiaj opowiadać tym studentom o radości wynikającej z praktykowania chrześcijaństwa przeze mnie. Słuchajcie, eureka! I nagle czuję, że ten ból, który najczęściej miałem w czasie całej tej mszy świętej, zaczyna mi gdzieś schodzić. Nie ma bólu. Słuchajcie, msza święta się skończyła. Duszpasterz mówi, Janek, to teraz ty zaczynaj. Ja tak stanąłem przed nimi, jak dzisiaj przed wami. Mówię, słuchajcie, kochani, przyjechałem dzisiaj z Krakowa, żeby wam powiedzieć, jaka mnie radość mnie dzisiaj spotkała. Od dzisiejszego dnia, bo będę miał o wiele więcej czasu na osobistą modlitwę i bez przerwy będę mógł pytać, Panie mój, o czym mam dzisiaj opowiadać na tych spotkaniach? I gdyby mnie ktoś po tej mszy świętej zapytał, czy jesteś w stanie przebaczyć temu łobuzowi, który wybił się od szybę i ukradł to radio, to powiem wam z ręką na sercu, że nie wiem. Nie będę udawał świętego, bo dlatego, że u mnie z tym przebaczeniem jest bardzo trudno. Tylko stała się jedna rzecz, pod którą się podpisuję 2 rękami. Ktoś mi zabrał ból. Ktoś mi zabrał ból i mało tego, że mi zabrał ten ból, to ból zamienił mi w radość, bo sam jestem niczym, lecz wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Sam jestem niczym, lecz wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I to się stało w czasie mszy świętej. I ja nie wyobrażam sobie dnia od 30 lat, żebym przynajmniej na chwilę, bo nie zawsze mogę być na całym mszy świętej, bo czasem samoloty, przeloty, różne rzeczy, żebym przynajmniej na kilka minut nie wpadł przed Najświętszy Sakrament do tej najgenialniejszej uczelni świata, z której mogą korzystać wszyscy, analfabeci, paralitycy, głuchoniemi, niewidomi, wszyscy. Wystarczy przyjść przed Najświętszy Sakrament i jeszcze raz mówię i broń Boże nic nie mówić. Błąd, jaki popełniamy, że przychodzimy nawet często, głównie po to, żeby on spełnił naszą wolę, a mało kto przychodzi, żeby posłuchać. Trzeba przyjść, otworzyć uszy, ręce, serce, poczekać. Czasem 5 minut, czasem dłużej. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby nie spłynęła na mnie jakaś informacja,
która jest im najbardziej potrzebna teraz, w tym momencie teraz. Najgenialniejsza uczelnia świata. Nikt z nas nie wie, czy się jutro obudzimy. Ja też w grudniu uczelnia mi się zatrzymało serce. Też myślałem, że to już jest koniec, górła nebo już nareszcie, a tam się okazało, że muszę wrócić na ziemię jeszcze. Słuchajcie, nikt z nas nie wie. I Pan Jezus doskonale wiedział, że mnie, Janowi Budziaszkowi, będzie potwornie trudno z tym przebaczeniem. Dlatego też nie zostawił mnie samego, dał mi do pomocy swoją matkę. Mówi, masz problemy, nie umiesz przebaczać, idź do matki, matka ci we wszystkim pomoże. I teraz jeżeli komukolwiek z was dzisiaj, w tym czasie, udałoby się zabrać Marię do domu, mama mówi, jak jeżeli ty mnie zabierzesz do swojego domu, pomogę ci we wszystkim. Pomogę ci sprzątać, prać, gotować, uczyć się, a co najważniejsze, nauczyć się przebaczać. Bo kiedy chciałam podejść do mojego syna, jak prowadzili go na Golgotę, to żołnierz rzymski mnie odtrącił i krzyknął. Gdybyś go była lepiej wychowała, to on by dzisiaj nie był w naszych rękach. I ja mu przebaczyłam. To co, zabierzesz mnie dzisiaj do swojego domu, nauczyć się wszystkiego. A co najważniejsze, nauczyć się przebaczać. Mamy, mamy. No mamo, no dziękuję ci za to. Za to, że jesteśmy jedynym narodem, że zostaliśmy wybrani. Kim dla ciebie jest Maryja? Czy ty kochasz Matkę Najświętszą? Polaku? Jedyny narodzie, który ona wybrała, zanim cywilizacja powstała na tej planecie, że ma dla nas wspaniały plan. I każdego chce z nas prowadzić tą najprostszą drogą do Jezusa, do zbawienia przez tajemnicę różańca. A prosi nas tylko o jedno. Jeszcze raz mówię, gdybyś nigdy nie był w Kościele, gdybyś nigdy nie był ochrzczony, gdybyś nie przyjmował nigdy żadnych sakramentów, chociażbyś był jedną nogą w piekle, jeszcze nic straconego. Wystarczy wzywać jedno imię Maryja. Nie zdarzyło się w historii ludzkości, aby ta dusza, która wzywa tego imienia, została potępiona. Mamo, nic piękniejszego ci nie mogę powiedzieć, nie umiem ci powiedzieć, bo jestem Romaniem, nie prowadzą słowa Bernadety Subiru. Jeszcze raz powtórzę, gdyby Matka Boża spotkała kogoś mniejszego i głupszego ode mnie, to by jego wybrała, to by się jemu objawiła. Nic piękniejszego ci nie potrafię powiedzieć, bo jestem prosty, chłopciosany w ogóle. A jedynie to, co mnie prosisz, postaram się jak najpiękniej, żebyś była zadowolona. A co najważniejsze, dziękuję ci na to, że uczysz mnie przebaczać. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo rodzin, Królowo Polski, Królowo Różańca Świętego, Królowo pokoju i Matko pięknej miłości. Amen. Jeszcze raz. Amen. Niech się tak stanie i się stanie. Dziękuję Państwu za wytrwałość i do zobaczenia. Mam nadzieję, że... Bądź na bieżąco z naszymi materiałami. Tutaj zasubskrybujesz nasz kanał. Zapraszamy także do obejrzenia innych propozycji.